Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, zapytany przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boga, tak im odpowiedział: Królestwo Boga nie przyjdzie w sposób zauważalny. Nie będą też mogli powiedzieć: oto tu, albo oto tam, bo Królestwo Boga jest w was. Do uczniów powiedział: przyjdą dni, kiedy zapragniecie zobaczyć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: patrz tam, albo patrz tu. Nie idźcie tam, nie pędźcie. Jak bowiem błyskawica rozbłyskuje i świeci na niebie od krańca do krańca, tak pojawi się Syn Człowieczy w swoim dniu. Najpierw jednak trzeba, aby On doznał wielu cierpień i aby zniósł odrzucenie ze strony tego plemienia. Jak błyskawica rozbłyskuje i świeci na niebie od krańca do krańca, tak pojawi się Syn Człowieczy w swoim dniu. Myślę, że ten Jego dzień, dzień Jezusa, cały czas trwa. Cały czas, cała otaczająca nas rzeczywistość wypełniona jest Bożą obecnością. Wypełniona jest Jezusowym dziełem. Dziełem zbawienia, odkupienia, miłością, Jego miłością. Oczywiście wypełniona jest też grzechem, ale On jest wszędzie. On jakby wszystko przenika, we wszystkim działa, również tam, gdzie pojawia się grzech, tam, jak mówi święty Paweł, rozlewa się Jego łaska, czyli Jego działanie. Działanie, które jest reakcją na grzech. Właśnie cała rzeczywistość jest wypełniona tym Jego blaskiem. Tak jak piorun uderzy, błyskawica się pojawi, to przez moment robi się wszędzie jasno. Tak, myślę, że wszyscy kojarzymy, nie? Taki efekt. Ten błysk nagle rozświetla wszystko. I dlatego nie można powiedzieć, że Jezus jest tu, czy jest tam. Oczywiście słuszną rzeczą jest, kiedy mówimy, że Pan Jezus jest na przykład w Najświętszym Sakramencie obecny, w Eucharystii w ogóle. Oczywiście, że tak, tam jest jakaś Jego szczególna forma obecności, która na pewno, przynajmniej mi bardzo pomaga, nie? W spotkaniu z Nim, w takim dialogu, w rozmowie, pomaga zasłuchać się w Pana Jezusa, ale też pomaga po prostu z Nim być. Oczywiście, że tak. Ale niezależnie od tego, Pan Jezus jest obecny wszędzie, we wszystkim. Tak jak polecał święty Ignacy, szukać i znajdować właśnie Boga, Jezusa we wszystkim. I on to umiał, był mistrzem pod tym względem, w tej kwestii właśnie. W każdym razie jest taka może skłonność wśród nas, żeby tak lokalizować Pana Jezusa gdzieś w jakichś tylko określonych miejscach, tylko w jakichś sanktuariach, tylko, nie wiem, tam, gdzie są jakieś określone osoby, które uważamy za szczególnie, nie wiem, święte, jakoś szczególnie zjednoczone z Panem Jezusem. Oczywiście, że przeróżne okoliczności, też osoby, ich nauczanie może nam bardzo pomagać
w dostrzeżeniu Pana Jezusa w spotkaniu z Nim, ale tak naprawdę On jest wszędzie. Cała rzeczywistość jest przeniknięta Bożą obecnością. Ale jeszcze raz powtórzę, nie tylko Bożą obecnością. Obecnością moją, Twoją, naszą i obecnością również niestety złego ducha. Obecnością grzechu, można powiedzieć. Tak, ale wszędzie można spotkać, znaleźć Boga, jak mówi święty Ignacy. Wszędzie. Dlatego nie ma sensu mówić, że On jest tu albo tam. Pan Jezus mówi, to są bardzo ważne dla mnie słowa. Mocno mi one poruszają zawsze, kiedy je czytam. Królestwo Boga jest w was. Królestwo Boga jest we mnie. Szukam Królestwa Bożego. Wchodzę w siebie. Mówiłem wczoraj, że Bóg jest obecny w potrzebach człowieka. W potrzebach rozumianych jako uniwersalna wartość. Tak, w tym On jest potrzebny. I myślę, że to jest właśnie Królestwo Boże. To jest to dobro, które w nas jest, a które ma na imię ludzka potrzeba. Nie ma nic złego w tym, że chcę oddychać, że chcę odpoczywać, że chcę być akceptowany, kochany, że chcę doświadczać bliskości, uznania, że chcę mieć poczucie własnej wartości. Nie ma nic złego w tym, że chcę mieć wolność wyboru i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, Królestwo Boże to jest właśnie wszystko to, co jest dobre. Wszystko to, co jest tym życiem stworzonym przez Boga. Właśnie wolność wyboru, akceptacja, poczucie własnej wartości. To jest coś, co jest stworzone przez Boga. Jest Jego dziełem w nas. Jest takim pięknym dziełem, które też powoduje, że wychodzimy ku sobie, że o coś prosimy drugiego człowieka, też Boga, ale też reagujemy na ich prośby. Nie jesteśmy obojętni. Właśnie to jest ta Boża obecność. To wszystko, co sprawia, że dzieje się miłość. Właśnie, gdyby nie było potrzeb, niepotrzebna byłaby miłość. Nie miałaby się jak realizować. To nie bez powodu Pan Jezus powiedział: byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, czyli bezdomnym, a przyjęliście mnie pod swój dach. Tak, bo każdy potrzebuje pożywienia, wody, każdy potrzebuje bezpieczeństwa, które osiągamy dzięki tak zwanemu dachowi nad głową. Każdy z nas potrzebuje bliskości, kiedy jest chory, dlatego Jezus mówi: byłem w szpitalu, a odwiedziliście mnie. Tak, to jest właśnie to wszystko, co czyni możliwą w ogóle naszą miłość. I właśnie w tym wszystkim obecny jest Bóg. Właśnie to wszystko jest przeniknięte Jego obecnością, bo wszędzie wokół siebie doświadczamy ludzkich potrzeb. No i przede wszystkim doświadczamy ich w sobie.
Oczywiście Bóg jest też obecny w strategiach zaspokajania potrzeb, w czynach ludzkich, ale tylko tych, które rzeczywiście służą życiu, które rzeczywiście zaspokajają ludzkie potrzeby i tylko je zaspokajają, nie robiąc jednocześnie nigdy nikomu żadnej krzywdy, nie wyrządzając żadnej szkody. Nie tylko komuś, ale w ogóle. Właśnie tylko takie czyny są tymi czynami, w których też można powiedzieć, że Bóg jest obecny. Trochę inaczej niż w potrzebach. Ale na pewno w każdym dobrym czynie Bóg jest też obecny. Tak mówię o tym, bo nadal we mnie samym żyje to, o czym mówiłem wczoraj. We mnie też ciągle pulsuje empatyczna litania, którą wczoraj wrzuciłem na mój kanał, na tę samą listę, playlistę komentarzy do Ewangelii. Sam się tym cieszę. Otrzymałem tak wiele właśnie sygnałów zwrotnych od was, które mówią mi o tym, że wam to pomaga. Ale chciałem powiedzieć, że mi to też bardzo pomaga. To we mnie jest też żywe. I może dlatego dziś, kiedy czytamy Ewangelię o takiej wszechobecności Boga, o tym, że Królestwo Boże jest w nas, to mi się to znowu przypomina. Przypomina mi się, jak bardzo Bóg jest w nas, że On jest obecny w moich potrzebach, również tych niezaspokojonych, tych, których nie mogę w tej chwili zaspokoić, nie mam sposobu, jest to dla mnie niedostępne, ale w tym jakimś głodzie, pragnieniu, w tym też jest Bóg. Te niezaspokojone potrzeby też są piękne, bo są właśnie wypełnione Bożą obecnością. Zapamiętajmy, taka jest moja propozycja z tej dzisiejszej Ewangelii. Te moim zdaniem najważniejsze słowa dzisiejszej Ewangelii. Królestwo Boże jest w was i w sobie samym, a potem też i wokół siebie. Szukajmy przeróżnych przejawów Bożego Królestwa. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.